Tak, to prawda. Myślę, że mieliśmy na 1-0 sporo okazji i myślę, że w tej chwili musieliśmy zamknąć ten mecz. Oni też mieli w pierwszej połowie dużo dobrych sytuacji, ale przebieg meczu był taki, że my mieliśmy 1-0 i po prostu musisz zamknąć taki mecz. I tyle, nie mam, czuję mi duży niedosyt. Ale nic, nema co żałować. Już czwartek jest nowy mecz. Musimy wygrać w Izraelu i skupiamy się na ten mecz. A tak, zgadzam się, że jeżeli chodzi o sytuację więcej, to Lech był lepszy w pierwszej połowie, zmarnowali ten karny. Ale też wydaje mi się, że po naszej bramce, że kontrolowaliśmy ten mecz. Nie było dużo takich okazji. Ja, także jeszcze raz, duży niedosyt, nie mam co więcej na ten temat powiedzieć. A zawsze jest piękne strzelić gola, ale myślałem, że wygrały ten mecz. Niestety tak nie było. Także ta moja bramka nie ma sensu na końcu. Najważniejsze, że drużyna wygrywa. A kto strzeli bramkę, to jest nieważne. Jeżeli patrzymy na pozytywne strony, to jest na pewno dobra rzecz, ale my musimy, jeżeli chcemy być wysoko, na końcu musimy wygrywać, musimy zabierać te punkty. I to jest najważniejsze, ale mówiłem, jeżeli chodzi o pozytywne strony, dobrze, że nie przegrywamy w domu.